Moje dotychczasowe doświadczenia z butami od Hoki były raczej pozytywne. Cliftony co prawda na początku mnie do siebie nie przekonywały, ale koniec końców okazały się być bardzo przyjemnym butem. Rokety z kolei pomogły mi w 3 życiówkach i uważam je za jedne z ciekawszych startówek dla amatora. Teraz w moje ręce, a raczej na moje stopy trafił model Arahi 7. Buty nastawione na stabilizację, a więc w szczególności polecane nadpronatorom. Jak wypadły? Zanim jednak przejdę do moich odczuć z biegania w Hokach Arahi 7, muszę zaznaczyć, że buty otrzymałem od polskiego dystrybutora marki Hoka, jednak nikt nie miał wpływu na przedstawione tutaj przeze mnie opinie. To, co tutaj oglądacie, widzicie jako pierwsi. Zacznijmy od cholewki. Ta trochę różni się od wersji 6 i wykonana jest z przewiewnego materiału, ale jednocześnie jest w środkowej części buta dość wąska i dokładnie otulająca stopę. W moim przypadku na dłuższych wybieganiach powodowało to delikatne otarcia tutaj po wewnętrznej stronie stopy, ale też moje stopy są trochę szersze niż ustawa przewiduje. Język jest bardzo miękki i dobrze przymocowany do boków buta, dzięki czemu dobrze trzyma stopę w miejscu, a w połączeniu z pluszowym zapiętkiem daje bardzo duże poczucie komfortu. O ile, tak jak przed chwilą wspomniałem, w środkowej części buta miałem problem z otarciami, tak cała okolica pięty była wygodna jak nigdy. Materiał jest bardzo miły w dotyku, choć też wydaje się być dość ciepły. W wyższych temperaturach może to być uciążliwe, ale też bez przesady. Sam zapiętek jest też trochę wydłużony tutaj, co z jednej strony ma ułatwiać zakładanie, a z drugiej strony chronić ścięgna Achillesa. Do tego elementu Arahi 7 nie mamy żadnych zastrzeżeń, jest dokładnie tak jak lubię. Sznurowanie mamy tutaj standardowe, są dodatkowe dziurki na hillock, gdyby ktoś potrzebował. Ja pobiegałem trochę ze standardowym wiązaniem i trochę z hillockiem. Nie widziałem zbytniej różnicy, ale u niektórych może to być zupełnie inaczej. To wszystko oczywiście zależy od stopy poszczególnych osób. Podeszwa środkowa to pianka EVA, można powiedzieć klasyk wśród klepaków. Jest dość lekka, ale też w tym przypadku nie aż tak miękka, jak przyzwyczaiła nas do tego Hoka. Ja wiem, że to są buty ze stabilizacją, one muszą być odrobinę twardsze, ale tu mimo wszystko czegoś mi brakowało. A skoro już o stabilizacji mowa, to zastosowano tu tak zwany J-frame, czyli takie ułożenie pianki pod stopą, które przeciwdziała nadmiernej pronacji i muszę powiedzieć, że ten system zdaje egzamin. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu całkowicie, ale na pewno poprawia sytuację i kostka nie ucieka do środka aż tak mocno przy lądowaniu, jak w butach bez tego systemu. Mogłem sobie to porównać chociażby z Cliftonami, w których kiedyś tam biegałem. No to przy Cliftonach kostka tak mi tutaj odpadała, że tak powiem, przy lądowaniu. W tych butach tego problemu aż tak nie było. Sam kształt podeszwy to jak zwykle u Hoki mała kołyska, która ma pomagać w przetaczaniu stopy. To będzie zaleta zwłaszcza dla biegających z pięty, bo wtedy to przetoczenie będzie w całości. Dla reszty zysk będzie na pewno dużo mniejszy. Drop w Arahi 7 to standardowe w sumie dla Hoki 5 mm. Podeszwa zewnętrzna jest mniej więcej w połowie pokryta gumą, co wskazuje też na to, że połowa to odkryta pianka. Miałem pewne wątpliwości, czy nie wpłynie to na jej żywotność, ale na ten moment wygląda na to, że trzyma się bez większych uszczerbków. Bieżnik mamy uniwersalny, ze wskazaniem na utwardzone drogi, ale poradzi też sobie w miarę na leśnych ścieżkach czy w parkach. Dzięki użytej gumie przyczepność jest też całkiem niezła, więc Arahi 7 ogarną dość szerokie spektrum pogodowe. But w rozmiarze 45 waży 297 gramów. Oczywiście mogą tu być jakieś lekkie wahania, no bo but jest już też trochę brudny po tych iluś tam kilometrach, które w nich zrobiłem. No ale tak czy siak jest to raczej waga taka standardowa, powiedzmy, dla klepaka. No dobra, ale jak się w tych butach biega? Mam mieszane uczucia, to od razu muszę powiedzieć. Na bardzo spokojnych wybieganiach, czyli u mnie to około 5,50 na kilometr i wolniej, Arahi sprawdzają się naprawdę nieźle. Oczywiście czuć, że są trochę twardsze niż na przykład właśnie wspomniane wcześniej Cliftony, ale to kwestia specyfiki buta ze stabilizacją. Jest wygodnie, stopa przetacza się po ziemi płynnie i nawet na dłuższych dystansach się te odczucia utrzymują. No ale też muszę zaznaczyć, że najdłuższy mój trening w tych butach to około 20 km, więc trudno mi powiedzieć, jak będzie na takich dłuższych maratońskich wybieganiach, czyli takich 20+. No i tu oczywiście cały czas mówiłem o tempie, nazwijmy to easy. Zrobiłem też w tych butach kilka treningów z krótszymi i dłuższymi interwałami. Krótsze to jakieś 200–400 metrów, dłuższe to na przykład 2 km w docelowym tempie półmaratonu. I na tych fragmentach, co mnie bardzo zaskoczyło, było również bardzo w porządku. Mimo że pianka do najbardziej dynamicznych i responsywnych nie należy, to na prędkościach w okolicach 4,30 i szybciej jej twardość sprawiała, że biegło się zaskakująco przyjemnie na krótkim horyzoncie czasowym. I co mam na myśli, mówiąc na krótkim horyzoncie czasowym? No to, że o ile takie 2 km w tempie 4,30 były fajne, tak już pod koniec czułem, że nie było to tempo do utrzymania dłużej. No mimo wszystko jednak uznaję, że performance Arahi 7 na wyższych prędkościach jest na plus, bo jako takie daily trainery mają się sprawdzać nie tylko na klepaniu kilometrów, ale też na okazjonalnych interwałach czy treningach tempowych. No i tutaj te buty faktycznie sobie jakoś tam radzą. No i wszystko pięknie, ładnie. Hoka Arahi 7 but roku? No niestety nie. Do tej pory mówiłem o spokojnych wybieganiach i interwałach. A co zresztą? Czyli tak naprawdę sporą częścią tygodniowego kilometrażu. U mnie to tempa mniej więcej od 4,50 do 5,45 na kilometr. No tu niestety jest dramat. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale na tych treningach poza oczywiście komfortem ze względu na cholewkę nie czułem kompletnie nic. Pianka sprawiała wrażenie niemalże deski i męczyłem się niemiłosiernie. Szczerze mówiąc, w pewnym momencie chciałem zdjąć te buty i po prostu biec boso. I może to brzmi jak jakieś wyolbrzymienie, ale wcale niestety nim nie jest. Nie mam pojęcia, co za tym stoi, ale dla mnie po prostu nie są to buty uniwersalne. Fajnie, że na interwałach jest ok, ale biorąc pod uwagę to, jak czułem te buty na średnich prędkościach, mogę je polecić w sumie jedynie tym, którzy szukają buta do spokojnych wybiegań. Poszukują stabilizacji i amortyzacji, a jednocześnie preferują trochę twardsze podeszwy. O zużyciu nie będę może mówił zbyt wiele, no bo tak naprawdę dopiero po kilkuset kilometrach będzie to bardziej zauważalne. Na ten moment wszystko wygląda jak nowe. Nawet ta dość odkryta pianka na podeszwie, o którą tak się początkowo martwiłem, wygląda całkiem w porządku. Takie standardowe zużycie jest jak najbardziej ok. To jeszcze rzućmy okiem na wpasowanie Arahi 7 w biegową rotację. Jeśli uznamy, że Arahi będziemy wykorzystywali do wolniejszego biegania, czyli tam, gdzie moim zdaniem radzą sobie najlepiej, to potrzebowalibyśmy jeszcze czegoś na szybsze treningi i czegoś na zawody. Na zawody zostałbym w rodzinie Hoki i wybrałbym buty Hoka Rocket X2 TO. Nie są to buty stricte stabilizujące, ale wśród startówek mają stabilność względnie wysoką ze względu na to, że nie mamy tutaj wycięcia po bokach, więc jakoś ta stopa się w miarę trzyma. I już trochę w nich pobiegałem i polecam. A co na szybsze treningi? Tutaj zdecydowałbym się na propozycję od Saucony Tempus, lekkie treningówki z dobrą stabilizacją, idealne na przyspieszenia i cały zestaw jakościowych jednostek treningowych. A jak wyglądają alternatywy dla butów Hoka Arahi 7? Obecnie w kwietniu 2024 Arahi można kupić na stronie producenta za 675 zł i biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe jest to cena, powiedzmy, akceptowalna, ale jeśli zakładamy, że Arahi mają być naszymi daily trainerami, to w podobnej cenie możemy dostać chociażby recenzowane już przeze mnie Adidasy Supernova Solution, które mam wrażenie są trochę bardziej uniwersalne, ale też stabilizacja jest trochę mniej zauważalna. No na pewno lepiej sobie radzą na takich średnich tempach niż Arahi. Oprócz tego standardowe polecajki dla pronatorów, czyli Brooksy Adrenaline GTS 23, których recenzja gdzieś tutaj się oczywiście zaraz pojawi, i Saucony Guide 17, mega komfortowe stability trainery. Z kolei, jeśli uznamy, że Arahi to tylko i wyłącznie klepaki, i ja bym tak do tego podchodził, to alternatywą mogą być Asicsy Gel Kayano 30, no ale to już jest sporo większy wydatek, ponad 900 zł, więc jeżeli szukacie czegoś w budżecie właśnie około 600-700 zł, coś co miałoby być właśnie klepakiem, czyli butem do spokojnych wybiegań, wtedy Arahi 7 wydaje mi się są całkiem spoko opcją. Podsumujmy sobie szybko. Hoka Arahi 7 to niezłe buty do spokojnych wybiegań, ale takie sobie daily trainery, w zależności od tego, czego od tych butów oczekujecie, możecie być albo usatysfakcjonowani, albo mocno rozczarowani. No ja niestety należę do tej drugiej grupy, bo oczekiwałem solidnego daily trainera, a otrzymałem but do bardzo wolnego biegania, który na średnich prędkościach mocno mnie irytuje swoją, nazwijmy to, nijakością. Mimo to, uwaga, polecam Hoki Arahi 7 tym, którzy chcą stabilizacji i komfortu na spokojnych wybieganiach, a nie chcą przy tym wydawać prawie tysiaka na buty. I to tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie tego wideo do końca. i dzięki dla firmy Hoka za udostępnienie mi tych butów do testów. Widzimy się w następnym wideo. Cześć!